Rozdział 22. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Im głębiej poznajemy Prawo Boże, tym bardziej uświadamiam je sobie, że współczesna religia katolicka coraz bardziej odbiega od Bożych zamysłów. Od 150 lat niepokalana Maria Dziewica objawia się licznie na całym świecie, aby przywołać z powrotem swoje dzieci do głębokiej wiary poprzez nawrócenie, modlitwę, post i pokutę. Nawoływanie do pokuty było bardzo naglące w objawieniach fatimskich. Ludzie pytali siostrę Łucję, na czym ta pokuta ma polegać. Siostra Łucja tak odpowiedziała. Bóg pragnie, aby duszom wyjaśnić, że prawdziwa pokuta, której On obecnie żąda, to przede wszystkim ofiara z wypełniania naszych religijnych i codziennych obowiązków i zachowywanie Bożego prawa. To ofiara, którą każdy z nas osobiście ponosi, ażeby prowadzić życie sprawiedliwe z zachowywaniem Bożego prawa. Wbrew powszechnie dzisiaj panującej byle jakości, Bóg w kodeksie przymierza prosi nas o to, żeby nasze posłuszeństwo prawu Bożemu było dokładne i skrupulatne. To słowo zupełnie znikło ze współczesnych słowników religijnych, a jednak tego właśnie Bóg od nas żąda. Jeśli nie jako wyraz czystej sprawiedliwości, to przynajmniej niech będzie jako wyraz naszej pokuty. Jezus Chrystus potwierdził, że od chrześcijan również oczekuje skrupulatności. Możemy to na przykład przeczytać w Ewangelii świętego Mateusza. Biada wam, uczeni w piśmie, i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku. Lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać. Czyli w Nowym Testamencie nie chodzi tylko o miłosierdzie i wiarę. Pan Jezus chce, żebyśmy oprócz miłosierdzia skrupulatnie przestrzegali wszystkich przepisów prawa moralnego, społecznego i liturgicznego. Księża w obecnych czasach niestety bardzo niedbale przestrzegają przepisów prawa, co Maria zapowiedziała już w La Salette. Bardziej szczegółowo przedstawiła swoje przesłanie księdzu Gobiemu. Wola Boża zobowiązuje do codziennej wierności obowiązkom swojego stanu. Chodzi o wierność w najdoskonalszym wykonywaniu nawet najmniejszych rzeczy, o spełnianie wszystkiego z miłością, o przeżycie każdej chwili dnia zgodnie z Bożym pragnieniem. Prowadzę was drogą doskonałego wypełniania woli Pana. To jest wolą Bożą, byście wypełniali doskonale zobowiązania waszego kapłańskiego stanu. Jest wolą Pana, abyście również w swoich działaniach apostolskich postępowali zgodnie z normami określonymi przez Kościół. Oto dlaczego prowadzę was każdego dnia drogą doskonałego wypełniania Bożej woli, żebyście w świętej świątyni waszego kapłańskiego życia mogli oddać Przenajświętszej Trójcy największą chwałę. Odprawiajcie mszę świętą z miłością, zachowując ściśle przepisy liturgiczne. Te uwagi wpisują się w duchu kodeksu przymierza, ale bardzo sprzeciwiają się poglądom katolików, nowoczesnych, otwartych i postępujących. Nas to jednak utwierdza w przekonaniu, że nasz wysiłek wkładany w lepsze poznawanie Bożego prawa jest najlepszą inwestycją, jaką możemy zrobić dla samych siebie oraz dla nawrócenia grzeszników. Do usłyszenia. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni.